W naszym ulubionym języku, czyli we francuskim, żeby nie było żadnych wątpliwości, królują samogłoski. Mówię to nie tylko po to, żeby dodać otuchy strapionym potyczkami z ładnym, wibrującym r. Warto je ćwiczyć, ale nie jest najważniejsze. Dźwiękami o największym priorytecie muszą być dla nas samogłoski, bo to delikatne różnice między nimi Najbardziej wpływają na to, jak nas Francuzi zrozumieją. Ja mam na imię Marta i lubię opowiadać w internecie o języku miłości, raperów i serów. Dzisiaj na warsztat bierzemy dwa dźwięki, które stoją za jedną z najbardziej rozpowszechnionych pomyłek. To przez nie mylimy włosy z końmi. Jak przez przypadek nie powiedzieć komuś że ma piękne długie konie o tym dzisiaj będzie dużo przykładów i mocno wierzę w to że jeśli będziesz powtarzać po mnie na głos to nie będzie na ciebie mocnych ten darmowy podcast powstaje dzięki wsparciu moich uczniów wybierając mój kurs online francuski start i książkę następna stacja francuski pomagają mi utrzymać się z mojej pracy. Jeśli chcesz do nich dołączyć i tym samym wesprzeć podcast i mój kanał na YouTubie, wejdź na achtenfrancuski.pl i wybierz coś dla swojego francuskiego. Dziękuję. A na mojej stronie zapiszesz się też do newslettera. W podziękowaniu przyleci do ciebie hasło do strony, na której znajdziesz transkrypcję tego podcastu. Całemu zamieszaniu włosy kontra konie winne są dwa dźwięki. Pierwszy z nich to takie nieco dziwne, obrażone jakby E y. Coś pomiędzy U i E. Y. Jak powiesz zwykłe polskie U i przytrzymasz pozycję języka, czyli będzie on cofnięty w Twojej buzi, to lekko zrelaksuj kąciki ust, jakby szły w stronę Y. Poćwiczmy. U. E. U, e. u, e. Domownicy dziwnie się na ciebie patrzą i prawidłowo. Ty tutaj hakujesz francuską wymowę, więc musi być na głos. To, że musisz wyprodukować ustami ten właśnie dźwięk, poznasz postojących obok siebie w słowie literach e u, jak właśnie w słowie włosy. Szw. Szw. Kiedy przygotowujesz się do wypowiedzenia tej głoski, pomyśl o dwóch włosach pływających w zupie. Wiem, że to jest lekko obleśne, ale ta myśl pomoże ci pamiętać, że dźwięk ten musi odmalować się na twojej twarzy lekkim takim zdegustowaniem. To nie jest uśmiechnięta głoska, tylko taka trochę, właśnie Uff, dziwna. Ten sam dźwięk, identyczny, znajduje się w liczebniku 2. De. po francusku liczymy a dła. i dokładnie ten sam dźwięk spotkamy w słowie jajka ö. jeszcze inaczej słowo jajka właściwie jest tym dźwiękiem bez żadnego rodzajnika jajka to bowiem e je pas les ö. nie lubię jajek il y a deux cheveux domy z bruje. W mojej jajecznicy są dwa włosy. We wszystkich tych słowach samogłoska ta siedzi w Twojej buzi jakby tam z tyłu. Teraz przesuwamy się ku przodowi, żeby z włosów zrobić konie, z jajek wodę, a z liczebnika dwa słowo plecy. Ale po kolei. Zaczniemy wracając do samogłoski e, tej takiej zdegustowanej. Teraz kąciki ust będziemy przesuwać zdecydowanie ku przodowi, mocno je napinając. To jest trochę bardziej napięte polskie O. U. Ale tylko trochę, żeby nie wyszło nam U, bo to już jeszcze inna para kaloszy. Koniuszek języka ku przodowi, tak jakbyśmy chcieli wypchnąć z siebie dźwięk zachwytu. U. 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 Od rozczarowania do zachwytu francuskie samogłoski przeprowadzają nas przez absolutnie wszystkie emocjonalne stany. Za cały ten zachwyt odpowiedzialne jest połączenie w pisowni liter a u, jak w café au lait. Kawie z mlekiem. Pain au chocolat, słodkim wypieku z ciasta francuskiego z dwoma paskami czekolady w środku, albo tarte au citron. Cytrynowej tarcie. To dla porównania: włosy kontra konie. Szw. 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 U, -u, U. Widzisz piękne konie biegnące po plaży? O zachodzie słońca? Zachwyt. Uuu. Po zjedzeniu trzech jajek, pragnienie gasi szklanka zimnej wody? Zamień. Na u. U. Po dwóch godzinach w rowerowym siodle bolą cię plecy. Zamień D na D. O, 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 o. No to jeszcze raz parami. Powtórzmy te problematyczne słowa razem. SZW SZW y, U. O. D. Du. Super! Do kompletu dorzućmy jeszcze kolejnego faworyta do zabawnych pomyłek. Słowa żen, młody i żon, żółty. Osoby starsze często narzekają na młodzież, bo zapominają jak to drzewiej bywało. Dlatego kogoś młodego możemy skojarzyć z pewną dozą dezaprobaty z ich ust. żen. A widok żółtych żonkili sprawia, że układamy usta w zachwycie wiosną. Żon. Oh. Swoją drogą, słowo żonkil to chyba najkrótsza droga do zapamiętania wymowy, zbitki, a u w Twoich słowach. Głoskę tę słychać wszak także w języku polskim. Ok, które słowo słyszysz? Zastanów się, mów głośno. Żen. mode jaune ajouter dos, placez deux deux cheveux voici, cheveux cogne. Jajka. To co? Czas na kilka zdań z użyciem dźwięków, które dzisiaj poznaliśmy. Un masque aux œufs pour les cheveux. Jajeczna maseczka na włosy. No co? J'ai perdu mes cheveux jeunes. straciłam włosy w młodym wieku. El a deux jeunes chevaux. Ona ma dwa młode konie. Elle apporte de l'eau à ses chevaux. Ona nosi koniom wodę. Après, elle a mal au dos. Potem, bolon yon plecy. Tu veux combien de? Ile chcesz jajek? J'en voudrais deux. deux œufs, s'il te plaît. Chciałabym dwa. Dwa, poproszę. Mam nadzieję, że dzięki skojarzeniom i zdaniom Twoja wymowa i jednocześnie pewność siebie w mówieniu po francusku wskoczy na zupełnie nowy poziom. Bardzo się cieszę, że możemy razem uczyć się francuskiego. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, daj mi o tym proszę znać w komentarzu, a ja jak co tydzień w poniedziałek czekam na Ciebie na stories w ramach Instagramowego wymodziałku. Bise et à la prochaine! Całusy! Si. I do następnego!